Czy państwo, jak idziecie spać, to mówicie, mój mężu, jak cię kocham, dzisiejszy dzień był taki piękny, gdybym ciebie nie miała, to nie. Mówi się, stary, posuń się trochę. Uprałbyś te skarpetki, wiesz co jednak, bo... Przerzuć na drugi ten. I to jest miłość małżeńska, że oni to wytrzymują. Uczucia przychodzą. Uczucia przychodzą, Wigilia, on stał już od rana, mówi, co ja, że nie będę życzył. No Ewa, życzę ci tego, no ten, no wiesz, no, no to daj buziaka. Ona się wzruszy, że on tak wymyślił, taki, taką konstrukcję literacką stworzył, nie? To co wtedy, jak mówiła mi jedna pani, jak mąż na nią czekał, jeszcze narzeczony, to miał kwiat, otwierał teczkę, wyjmował złożone goździki, rozprostowywał i mówił, że to dla ciebie. I ona wtedy miała łzy w oczach, ale na co dzień to jest szara rzeczywistość. Ona te kotlety tam tłucze tym tłuczkiem, już mąż idzie, tylko butów nie tam zdejmij, nie nabrać na podłogę. I to jest miłość. Odbierzesz dzieci z przedszkola, dobrze, to pojedziemy. A emocje, przepraszam, jak się dowiedzą, że jedno z nich jest chore na nowotwór, to są emocje. Że ona tak nagle czuje, że męża kocha, ona go kocha cały czas. Tylko teraz to się pokazało. Ona go kocha cały czas. Więc kiedyś jeden facet, słyszałem, jak żona mu zachorowała na nowotwór, poszedł do lekarza i zapytał, czy może przynieść płuczko polowe i rozłożyć przed salą, bo on żonie obiecał, że będzie z nią do ostatniej chwili. Lekarz się zgodził. To cały szpital się schodził zobaczyć tego faceta, co na polowym łóżku spał, do żony ciągle chodził, tam i pomywał twarz. No ale to tak jest. Miłość jest... Miłość jest od czasu, emocje są od czasu do czasu. Ludzie chcieliby być zawsze napompowani czymś na przyświętej. A to nie, to nie. To jest chleb zwykły. Chleb zwykły.